Jest 5 października, święto patronki Łodzi, świętej Faustyny. W katedrze łódzkiej będzie uroczystość nałożenia księdzu biskupowi Ryszowi Paliusza Błogosławionego przez papieża Franciszka. Będzie to o godzinie 18 w Bazylice Katedralnej. Nasze seminarium duchowne zaprasza na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego 2 października o 10 w katedrze łódzkiej. Będzie odprawiona msza święta przez biskupa Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego. Zaproszenie skierowane jest w sposób szczególny do członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Jutro rozpoczniemy październik, miesiąc różańcowy, nabożeństwa różańcowe codziennie o 17.30. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek apel jasnogórski o godzinie 21.00, a nabożeństwa w te dni według stałego rozkładu. Przypominamy, że w najbliższą sobotę odbędzie się pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych o godzinie 10.00 w kościele. W niedzielę za tydzień gościmy kapłana z diecezji gdańskiej, księdza Zbigniewa Drzała, proboszcza parafii świętej Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. Na każdym mszy będzie mówił kazania o obliczu Pana Jezusa z Salonu Toryńskiego. Po mszy będzie rozprowadzał obraz i książkę Ukaż mi swą twarz. Jako cegiełkę na generalny remont kościoła. Jedno i drugie w cenie 30 zł. Każdy darczyńca otrzyma w prezencie koronkę do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny z rozważaniami oraz płytę z muzyką chrześcijańską. Również w przyszłą niedzielę gościmy kleryka naszego seminarium, który będzie zbierał na tacę ofiary na potrzeby tej uczelni. Osoby, które posiadają zbędną makulaturę w domu, informujemy, że przyszłą niedzielę będzie ustawiony kontener do zbiórki tej makulatury. Zachęcamy. Jutro do południa kancelaria parafialna będzie nieczynna. Spowodowane jest to wymianą drzwi kancelaryjnych na nowe. Po południu już normalnie od 15.30 do 17.00 będzie czynna. W sklepiku parafialnym jak zwykle dostaniemy bieżącą prasę katolicką. Zachęcamy do czytania. I to już jest większość ogłoszeń.